Drodzy, przegląd szafy jest w stanie pokazać nam czasami, jak zmienia się moda, jak zmieniamy się my, jak zmieniają się nasze gusta. Marynarka, która jeszcze kilka lat temu była dla mnie jedną z ulubionych marynarek, która bardzo świetnie się prezentuje, dzisiaj jakby już trochę nie pasuje, nie ten krój. Dzisiaj raczej będziemy nosili nieco inne marynarki, taliowane, jeśli ktoś może. Naszywki na rękawie dość często możemy dzisiaj zobaczyć. Można powiedzieć, niewiele, a jednak się zmienia. I tak, drodzy, bywa też z naszymi tekstami biblijnymi. Nie chodzi o to, że teksty się zmieniają, ale o to, że my się zmieniamy. Zmienia się nasze spojrzenie, zmienia się nasze zrozumienie. I to wszystko sprawia, że ten sam tekst biblijny 5 lat temu, 10 lat temu przemawiał do nas troszeczkę inaczej. Przemawia do nas dzisiaj inaczej. I dlatego też nie dziwmy się, że kiedy jesteśmy w różnych kościołach i słuchamy tego samego tekstu kazalnego, to samo kazanie może być nieco inne. Bo Boże Słowo każdego z nas widzi troszeczkę inaczej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, spoglądając na nasz tekst biblijny, byśmy właśnie z tej perspektywy też na to spojrzeli. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Drodzy, mówiłem wcześniej o różnych wyborach. Muszę powiedzieć, że ten tekst w różnym momencie mojego życia bardzo różnie przeze mnie był rozumiany, a co za tym idzie, różnie też był wykładany. Ostatnio najczęściej, kiedy mówiłem o tym tekście, próbowałem ukazać go bardzo mocno w kontekście, w którym jest. W kontekście darów Ducha Świętego, sporu, który wynikł w Koryncie i tego, na co Paweł chce zwrócić uwagę. Nadrzędności, miłością, nad wszelkimi darami, które są albo zanikające, albo częściowe, albo niewystarczające. Dzisiaj doświadczenie czasu sprawia, że inaczej też spoglądam na ten tekst. Nie tylko jako na dar, który się otrzymuje, ale też na dar, o który trzeba dbać. Dar, do którego trzeba dążyć. Dar, o który można prosić. I to jest też dostrzeżenie tego, że przecież Bóg jest miłością. Mamy więc źródło, z którego możemy czerpać, z którego możemy się uczyć. I drodzy, takie jest moje dzisiejsze rozumienie. Zapraszam do kościołu w najbliższą niedzielę. Być może spotkacie się z innymi, ale pamiętajcie, że zawsze tekst biblijny jest zaproszeniem do tego, by samemu zacząć rozmawiać z Bogiem. Serdecznie zapraszam.